czas na przedstawienie, pod tytułem... No właśnie, co to będzie za przedstawienie? Kto wie? Nie czerwony kapturek, a... Zielony. Kolega? Skarbnikowe dary. Życie w kopalni, będzie też duch, ale będzie to dobry duch, także nie mamy się czego bać, ale wy się chyba duchów nie boicie, co? No to w takim razie myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi, a zatem kładziemy sobie paluszki na buzi. Jesteśmy już bardzo, bardzo cichutko, a ja życzę wam miłej zabawy. Dziękuję. Trzykrotnie z ducha. Caliznę twardą węglową, co by górnik się odsunął. A wtedy cała hałda węgla się zwala, tako wielka, że mu urobku do końca szyndy starcza. Jerunie, jak tu ciemno. Ale co ja widzę? Jakieś czerwone światełko od lampy. Ktoś przychodzi milcząco i znika znowu za dębowymi stęplami. To pewnie ten duch. Zawołam go. Panie skarbniku! Pomóżcie, o, wszyscy razem! Panie skarbniku! I pięknie was proszę, co wyślijcie mi ze serca swojego dobrego hołdę pieniędzy podarowali. Nie kłamał, złotem nie obdarował. Leca do domu do Karolci, będzie dziś o tym wszystkim. Karolinko! Karolinko! Kranażyłem, złotem mnie obdarował, ale w zamian nie mogę pracować. Bo może to też jest praca i gdyby skarbnik się dowiedział, to jeszcze cały skarby na przepaść, pamiętaj, a ja idę wreszcie kupować. To ja zabieram się za jedzenie. Mucha w cytryntyna, jak karmi wie, to nic mu nie zawadza. Niechaj ona jest, o! Widzę ją, teraz nic nie ucieknie. I już jej nogi zajęły, że ona jest. Widzę ją! Boże, że tu jest, tu jest! Tam jest, widzę ją! Moja dobrze, proszę Karolinko, moja dobrze. Ja się przebudzę, ja się przebudzę. tymi synami. Niejednemu górnikowi uratował życie. A chcielibyście go poznać? On jest troszkę nieśmiały, ale jak go tutaj zachowamy, to na pewno do nas przyjdzie. Uwaga, wszyscy razem. Łysko! Co pani lubią jeść najbardziej? Rano, marchewkę, co jeszcze? Jabłuszko, owies, no, co jeszcze? O, tu koleżanka dobrze powiedziała. Słyszeliście o tym, że konie lubią jeść cukier? Patrzcie, jak mu się Micha cieszy. Lubi cukier, lubi. Będą szansę, prawda? Jak masz na imię? Cześć Kuba. Kuba, bo ty wyglądasz na takiego synka, co całe życie marzył o tym, żeby pójść pracować do kopalni, prawda to? Hej, za takie rzeczy. No ale, Dawid, żeby Kubę przyjęto do stanu górniczego, musiał przejść pewien test. A mianowicie, rozkładano taką lisią skórę na ziemi, szukano takiego najczęstszego kilofa, jaki ino był w kopalni i przez tą lisią skórę trzeba było do przodu, do tyłu, jeszcze raz do przodu przeskoczyć. No co, spróbujesz? Dobra, staj sobie tutaj, ręce daj w ten sposób, tak? A teraz trzymaj mocno, bo jak opuszcza, to żeby ci nie spadł na paluchy, bo ci wszystkie spuchną, dobra? No uwaga, skaczemy. Do przodu, do tyłu. Brawo. Okostyjno wszystkim tego bicepsa. No co, przyjdziesz jutro do kopalni? A na którą zmianę? Na pierwszą czy na drugą? Wyspać się chcesz? To raz jeszcze pierwszy raz. Jeden mały problem. Karolinka to się chyba na mnie gniewa, co? Bardzo? A jak uda ją przeprosza, to wystarczy? Jołek, ty mnie nie denerwujcie. Dobra. I obuda po robocie na łąkę, jakiś kwiatków nas zbierał. Może być? Nie! Ale z tego wszystkiego, to ja was zapomniałam zapytać, czy ktoś tutaj wie, jak się nazywa największe święto wszystkich górników? Barbarzyńka! A kiedy to święto? Choć 2 luty. Nie. Tak, ale ładnego. Nazywa się Barburka dlatego, że patroną wszystkie święta Barbara. Święta Barbara. I ja tak pomyślałam, że z tej okazji przygotujemy dla was z Skarbnikiem taką małą niespodziankę. Runie! Takie żeście są mądre głowy teraz. Czekajcie. Ty, żeś jest ciudniszczy tą mosztą. Jedna ręka, czekaj, najpierw się załóż. Tu masz drugą. Jocie, to wy poprawiam o rękach co dołu. Tak. Jerunie, bo nocy ciągły wyprzedzą. Będzie wstyd na cały radzeń, no. Czekajcie, czymy. O, dobre. Tak, tu kapturek, dziubek. No. I uwag. Jerunie, to jest taki barak szeroki, że cię nie zapnę, nie ma co? No, na siłowni ćwiczy, bo... A wiadomo, mam jedno pytanie, obcy. Gryfne te dziobry, co? Hej, ludzie! To wy się tu rychtujcie i one zagrajków załatwić! To teraz wszyscy dajemy sobie 2 kroczki do tyłu, no bo trzymajcie tutaj do mnie, tak? skoro wszystko tak dobrze się skończyło. I kto wie, być może niedługo zostaniecie zaproszeni na nasze wesele. Oj, co zmyślasz i my. Na tym dzisiaj już naszą legendę zakończymy. Oczy nie jeden raz, do niej powrócimy. Do niej i do wielu, wielu innych wartych przypomnienia. A na dzisiaj to już wszystko, a więc dziękujemy i do zobaczenia.